pomysł na grę zrodził się w mojej głowie kilka lat temu. Jest on trochę taką wypadkową 10 lat doświadczenia, ponad 10 lat doświadczenia pracy przy software'ze i oprogramowaniu, generalnie do symulatorów lotniczych. Mamy bardzo dużo tych wspomnianych symulatorów, które odwzorowują pracę pilota, natomiast nie mamy żadnego, który pozwoliłby nam zgłębić się w te wszystkie tajniki pracy na płycie lotniska. Więc uważam, że jest to bardzo fajne uzupełnienie. Gra charakteryzuje się tym, że jako jedna osoba będziemy mieli do czynienia z wieloma zadaniami dotyczącymi obsługi samolotu na ziemi. Czyli od samego marszala, który wizualnie pokazuje, w jaki sposób samolot powinien i gdzie się udać, a kończąc na tym, że między innymi zajmiemy się bagażami, tankowaniem samolotu, a nawet obsługą rękawa, czy zawiezieniem autobusem, w zależności od scenariusza i typu stanowiska, pasażerów. I mało tego, nawet takie rzeczy jak tryby pogodowe, zmienne warunki, czy drobnostki takie jak na przykład położenie słońca na niebie względem pozycji geograficznej lotniska. Pierwszym dość istotnym etapem w tworzeniu modeli 3D jest zbieranie informacji, rzutów technicznych, różnych zdjęć po to, aby następnie móc przenieść to na trójwymiarową bryłę i zacząć modelować. Jeśli chodzi o modelowanie, jest to żmudny i czasochłonny proces, który polega na wiernym odwzorowaniu tego, co widzimy w rzeczywistości. Mając już taką bryłę, przechodzimy do teksturowania. Jeśli chodzi o teksturowanie, zwracamy szczególną uwagę na odbicia, na fakturę danego modelu, na to, jakie ma na przykład zabrudzenia. Później taki cały model przerzucamy do animowania elementów ruchomych, takich, które mają bezpośredni interakcję z graczem. Jeśli mamy taki cały proces, następnie implementujemy to wszystko do silnika. Po procesie implementacji konkretnego modelu do silnika, każdy z zespołu sprawdza go pod kątem własnej dziedziny, optymalizacyjnym, jakościowym, animacyjnym. Jeśli wszystko jest w porządku, taki model zostawiamy, jeśli nie, dokonujemy korekt, chociażby takich jak optymalizacja geometrii, czy poprawa animacji, takich, aby zgadzały się z designem, czy chociażby zmiana tempa, na przykład animacji, jak ona funkcjonuje w rzeczywistości, a jak u nas. Bardzo ważnym źródłem pozyskiwania informacji do tworzenia kontentu są nasi partnerzy. Dzięki nim mamy sporą bazę spisów technicznych, zdjęć, różnych referencji. Współpraca z prawdziwymi firmami z branży lotniczej daje nam przede wszystkim wiedzę, ale myślę też, że wpływa generalnie na prestiż gry, gdyż możemy pochwalić się już w tym momencie bardzo dużą liczbą partnerów, między innymi firmą Airbus, która produkuje samoloty, firmą Goldhofer, która produkuje sprzęt służący między innymi do przepychania samolotów ze stanowiska, a także chociażby liniami lotniczymi. Tutaj mogę wymienić z partnerów aktualnych Wizera, który niedawno został naszym partnerem i którego malowanie na samolotach Airbusa zobaczymy, że dzieki tym współpracom mogliśmy się dowiedzieć, jak krok po kroku wykonywać dane czynności, a także przenieść je w efektywny sposób do naszej gry, czyli do Airpoxy.